W tym filmie obliczymy pochodną takiej funkcji x kwadrat razy sinus x i to wszystko podniesione do potęgi trzeciej. Jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie najpierw, czy umiesz rozwiązać to zadanie. Dobrze, a jak ja bym to zrobił? No więc pierwszy sposób to będzie taki, potem pokażę drugi. No zobaczymy, że można to na różne sposoby liczyć. Że tutaj zauważę, że to jest funkcja złożona. Mamy pewien argument tutaj w tym nawiasie. Który jest jakąś funkcją, a następnie wynik działania tej funkcji jest podniesiony do potęgi trzeciej. Czyli mamy złożenie jakiejś tam funkcji tutaj w środku z funkcją potęgową, podnoszenie do potęgi trzeciej. Czyli zastosuję tutaj wzór na pochodną funkcji złożonej. Najpierw policzę pochodną tej funkcji zewnętrznej, czyli coś tam do trzeciej, no to to jest pochodna tego, to jest trzy razy to coś do potęgi drugiej. To coś, czyli x kwadrat sinus x. I razy pochodna tej funkcji wewnętrznej, czyli razy pochodna tego argumentu, który tam był w środku, czyli pochodna x kwadrat sinus x. No właśnie. No i teraz już, już wykonałem pierwszy tutaj zasadniczy krok, już sobie tutaj dużo uprościłem. Teraz wystarczy, że wykonam to obliczenie pochodną. Tej funkcji. No a tutaj znowu rozpoznam, że mam do czynienia z iloczynem. Mam iloczyn funkcji x kwadrat i funkcji sinus x. Więc tutaj liczę pochodną iloczynu. No więc pochodna iloczynu to jest pochodna pierwszego czynnika, czyli 2x, razy druga funkcja, razy drugi czynnik. Dodać ten pierwszy czynnik razy pochodna tego drugiego, pochodna sinusa x, to jest cosinus x. No i to wszystko jest oczywiście pomnożone przez to, co tutaj było czyli tutaj przepiszemy sobie 3x kwadrat sinus x i to wszystko do kwadratu, razy całe to wyrażenie. No i tutaj mogę uprościć, jeszcze dalej wykonać pewne tej przekształcenia, już teraz czysto algebraiczne, no bo już różniczkowanie zakończyłem, żeby to może trochę uprościć, no to zacznę od tego, że tutaj wykonam ten, ten, to potęgowanie, czyli będę miał 3 x do, do drugiej i do drugiej to będzie x do czwartej razy sinus kwadrat x i razy to, co tutaj było, plus x kwadrat cosinus x. No i teraz mogę tutaj wymnożyć. To będę miał 6x do piątej, sinus do potęgi trzeciej x. Jak wymnożyłem te pierwsze dwa czynniki. I teraz to razy ten drugi składnik, to będzie dodać 3x do 6 sinus kwadrat x razy cosinus x. No i powiedziałem, że można to też obliczyć innym sposobem. I żeby to zrobić innym sposobem, to możemy tutaj najpierw trochę przekształcić wzór tej funkcji. No i to jest często opłacalna strategia żeby zanim zaczniemy różniczkować, żeby wzór funkcji, którą chcemy różniczkować, przekształcić do innej postaci, w której być może łatwiej będzie wykonać te rachunki. No i tutaj mogę po prostu x kwadrat do trzeciej wykonać to potęgowanie i to będzie x do 6 razy sinus do trzeciej x. I teraz jak mam tę funkcję, tę samą funkcję zapisaną w innej postaci, no to mogę teraz trochę inaczej poprowadzić to różniczkowanie, dlatego że teraz w odróżnieniu od poprzedniej sytuacji, kiedy mieliśmy złożenie, tutaj rozpoznajemy, że mamy do czynienia z iloczynem. Mamy tutaj pochodną iloczynu. Tu, czyli będę liczył pochodną iloczynu. No bo mam iloczyn funkcji x do 6 i sinus do trzeciej x No to liczę pochodną iloczynu. Czyli to będzie tak, pochodna pierwszego czynnika to jest. 6 razy x do 5, razy drugi, czyli razy sinus do 3x, dodać pierwszy czynnik x do 6, razy pochodna tego drugiego. Pochodna, może napiszmy tak: pochodna tego drugiego sinus do trzeciej x No i teraz, żeby wykonać to obliczenie tutaj, no to. Rozpoznajemy, że mamy tutaj do czynienia znowu z funkcją złożoną. Mamy funkcję potęgową podnoszenia do potęgi trzeciej i funkcję sinus, czyli tutaj znowu liczę pochodną funkcji złożonej, czyli znowu to będzie 3 razy ten argument, ta funkcja wewnętrzna, czyli sinus kwadrat x razy pochodna funkcji wewnętrznej, pochodna sinusa to jest kosinus. X. I teraz to wszystko muszę pomnożyć przez x do 6, które tutaj było przed tą ramką. No i dodać do tego 6x do 5 razy sinus do trzeciej x No i teraz możemy zobaczyć, że to co otrzymaliśmy to jest dokładnie ten sam wynik. Dlatego, że tutaj mamy 6x do 5. 6x do 5, sinus do 3, sinus do trzeciej. No i mamy to wyrażenie x do 6 razy 3 razy sinus kwadrat cosinus x. No to to jest dokładnie to samo co mamy tutaj. Czyli widzimy, że oba sposoby prowadzą oczywiście do tego samego wyniku. Jeżeli wykonujemy poprawne obliczenia, to niezależnie od tego jakim sposobem to robimy, musimy otrzymać ten sam wynik. Można się zastanowić, który sposób jest prostszy. No i tutaj wydaje się, że Minimalnie mniej rachunków było w tym drugim sposobie, ale to nie zawsze tak jest. W każdym razie, czasami tak się, tak się zdarza, że warto przed wykonaniem różniczkowania przekształcić wzór funkcji do takiej postaci, która być może do obliczenia pochodnej będzie prostsza. No i tutaj w tym przypadku musieliśmy najpierw. Po lewej stronie wykonać pochodną funkcji złożonej, a potem pochodną iloczynu, a tutaj okazało się, że wykonamy te kroki na odwrót, dlatego że tę samą funkcję zapisaliśmy w dwóch różnych postaciach.